dwa. A wiatr nas niesie tam, gdzie chce, z naszych serc bierze. I tylko miłość liczy się. Dziś mamy już tylko siebie. Od zaraz bez końca i jeszcze raz. Szalony czas. Słońce i ty, nocą my, tak bosko w siebie zapatrzeni. Znów witamy świt, nowy dzień daje mi ciebie w podarunku. Mój nowy dzień, słońce i ty, mój nowy dzień. Tak samitne słońce wkrada się, niech zatrzyma się czas. A każda chwila jest jak sen. Dziś mamy już tylko siebie. Od zaraz bez końca i jeszcze raz. Szalony czas. Słońce i ty, nocą my, tak bosko w siebie zapatrzeni. Znów witamy świt, nowy dzień daje mi ciebie w podarunku. Mój nowy dzień, słońce i ty, mój nowy dzień. Ale chciałoby się teraz tak po ciechocinku połazić, poszpacerować i pośpiewać, że w ciechocinku, tam gdzie dom zdrojowy. No, nie ino takie szlagry tam idzie usłyszeć. Na przykład szlagier Słońce i tym to teledysk listy szlagierowo LSS. Ponoć ten właśnie szlagier dosyć często jest śpiewany w ciechocinku. W 2019 roku UNOS zdobywał nagroda, a Joterowski moi Rostomili przedstawia pierwszą szlagierową nowość, a będzie to debiut w naszej liście. Duet Marsala ze szlagierem Dla Ciebie, Mamo. Wicher w nocy mocno szarpnął pierwszy raz, gdy otwierał dla mnie nowy wielki świat. Pomyślałaś wtedy, serce ciche jest, dotyk twój sprawił, że zabiło we mnie mocniej też. Zabraknie kwiatów, róż i bzu, nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram, gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Zabraknie kwiatów, róż i bzu, nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram, gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Zawsze będę widział twoją smutną twarz, gdy ruszyłem dalej, gdy mnie wołał
świat. Powiedziałaś wtedy, szukaj swoich dróg. Mądrość twa sprawia, że ja płynę dzisiaj tam, gdzie chcę. Zabraknie kwiatów, róż i bzu. Nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram. Gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Zabraknie kwiatów, róż i bzu. Nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram. Gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Dzisiaj już nie pytam, dzisiaj już to wiem, że ty jesteś, mamo, zawsze blisko mnie. Pokochałaś wtedy, gdy zaszumiał wiatr. Miłość twa sprawia, że dla ciebie zawsze śpiewać chcę. Zabraknie kwiatów, róż i bzu. Nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram. Gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Zabraknie kwiatów, róż i bzu. Nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram. Gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Marsa Alam, czyli debiutanci w naszej liście. Pewnie zastanowicie się, Roztomili, skąd taką nazwa? A nazwa, proszę bardzo, wytłumaczenie jest proste. To nazwa miejscowości wypoczynkowej w południowo-wschodniej części Egiptu, położonego nad rivierą Morza Czerwonego. Czemu taka nazwa? W najbliższym czasie zapytamy się członków tego duetu o to właśnie i nie inno. Co by zagłosować na tę nowość, styknie po prostu wysłać SMS-a na numer 71068. A w treści wpisujecie prefiks LSS Top i kod teledysku o numerze 4902. Pamiętajcie, że do głosujących mamy nagrodę. Bon upominkowy w koncercie życzeń dla ciebie. Sponsorem nagród jest właściciel serwisu szlagierowysklep.pl. Stare śląskie przysłowie godo o tym, że równowaga we wszechświecie musi być zachowana. Toż była szlagierowo nowość do mamy, to teraz kim piosenka dla taty od Joli Bałuszek. Całe niebo zwiedziłam na twoich kolanach. Wyjaśniałeś mi zbyt trudny świat. Kiedy nogi bolały, brałeś mnie na barana, pokazałeś, jak z życia się śmiać. Choć niechętnie słuchałam twych przestrug i rad, zawsze byłeś obok mnie. Mocny, pewny, niezmienny, choć w oczy wiał wiatr, takim tato kocham cię. To dla ciebie dzisiaj te kwiaty, te uśmiechy i z serca życzenia i piosenka specjalnie dla taty. Gromkie 100 lat, niech gra kapela. To dla ciebie dzisiaj te kwiaty, te uśmiechy i z serca życzenia i piosenka specjalnie dla taty. Gromkie 100 lat, niech gra kapela. Byłam twoją księżniczką i skarbem twym. Tyle lat, nie zmieniło się nic. W moim domu rodzinnym otwarte wciąż drzwi, a za nimi mama i ty.
wracał do pracy, mówiłeś gdzie iść. Wiesz do dziś, jak spełniać me sny. Twoja miłość i radość uczyły jak żyć. Dzisiaj tato, dziękuję ci. To dla ciebie dzisiaj te kwiaty, te uśmiechy i serca życzenia. I piosenka specjalnie dla taty. Gromkie 100 lat, niech gra kapela. Dziś kapela gra. To dla ciebie dzisiaj te kwiaty, te uśmiechy i serca życzenia. I piosenka specjalnie dla taty. Gromkie 100 lat, niech gra kapela. Niech gra kapela. Dziś kapela gra. Z Pawłem i Lukiem Steinerem dzisiaj my się już trafili w roli przewodnika i naszego korespondenta Bo, a te roski w tej roli w której go bardzo dobrze znacie, czyli szlagierowego wykonawcy, bo kolejna nowość jest prosto z Gdańska, no i pochodzi właśnie od Pawła. To szlagier Wrócisz, Wrócisz. Piasek plaż i szum spienionych fal. Nadszedł właśnie dzień, troski idą w cień. Niechaj modre, ciepłe morze znów przywita cię. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz. Nad błękitnym morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz, morski wiatr przywieje cię. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz, nad błękitnym morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz, tu marzenia spełnisz se. Szczęśliwe dni czekasz właśnie ty. Na przygodę czas, chwilo dziś porwi nas. Niech marzenia twe dzisiaj spełnią się. Białe fale niechaj niosą tam, gdzie tylko chcesz. Wrócisz, wiem, że wrócisz, nad błękitnym morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz, morski wiatr przywieje cię. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz, nad błękitnym morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz, tu marzenia spełnisz se.
Wrócisz. To śmiało mogę powiedzieć, że piosenka jest o moich powrotach do jednej z nadmorskich miejscowości. 10 lat rzędu odwiedzą co roku w lato Rewal. Może i 11 roz w tym roku to zrobię. Pamiętajcie, że na nowość Pawła Siluka Steinera już teraz możecie zagłosować, wysyłając SMS-a na numer 71068, a w treści wpisujecie prefiks LZ Stop i kod teledysku o numerze 4666. Do głosujących mamy nagroda. Bon upominkowy w koncercie życzeń dla Ciebie. Sponsorem nagród jest właściciel serwisu szlagierowysklep.pl. Ale bajery tutaj mamy. A teraz będziemy mieli jeszcze większy bajer. Szlagierowo, koncertowo, z humorem, z nocie. Ta część programu bardzo dobrze. Sami zresztą podsyłacie nam na Facebooku nie jeden widz. Nie w sensie, że widz jako widz człowiek i no widz jako dowcip po śląsku. A w kolejnej odsłonie właśnie tej części programu pojawi się Bogdan Szula. Myślę, że będzie są tyle mamusiów naraz w jednym miejscu. Nie? Tera mamciów. Może załapię na jakiego cycusia. Nie, wiecie, moja mamusia zawsze mi go dała: synuś, ona zawsze chciała, żeby miał coś wspólnego z muzyką. Ja całe życie mi go dała ty trumbo. I go do: synek, ucz się, bo nauka to potęgi klucz. Będziesz się dużo uczył, będziesz miał dużo kluczy. Bo staniesz woźnym. Nie, ale wiecie, jak ona o mnie dbała, abyście mi uwierzyli. Kiedyś jak tatę nawet łokszaniła, wlazła kiedyś do izby, a tata mnie kumpo, wiecie. Ja był taki malutki, za dużo rzek nie urósł. No. Chęciło mnie za uszy i tak tumką, wiecie. Taką motorówkę mną robiła. Mama wlazła, padła: co to robisz, głupi? Uszy mu urwiesz. Jak on będzie wyglądał? A tata padł: a co, chcę mu palce poparzyć? No. Na łączach dzisiaj mieliśmy już Radio Sud i Radio Fest, a teraz mamy Ino Wrocław, bo razem z nami jest Adam Herc. Witam cię, Adamie. Witam serdecznie, witam wszystkich widzów. Fajnie się z tobą trafić, fajnie, że możemy przynajmniej tak ze sobą wziąć się i pogadać, bo są my po tej pierwszej fali, tak przynajmniej twierdzą specjaliści, że ta pierwsza fala koronawirusa jest za nami. Jak u ciebie walka z tym wirusem, jak u ciebie ten czas tej pierwszej fali minął? Walka to jest bardzo dobre określenie, zwłaszcza, że branża, w której działam, mówię tutaj o branży muzycznej, ślubnej, została otwarta jako jedna z ostatnich w procesie znoszenia obostrzeń, więc te miesiące były ciężkie, głównie pod względem finansowym i w związku z tym wszystkie plany, które miałem na ten okres przygotowane, no musiały po prostu zostać przesunięte w czasie. Czyli generalnie wszystkie plany takie weselne, powiedzmy, to się poprzesuwało, a te produkcyjne i te związane z twoimi występami też? Mówiąc wszystkie, mam na myśli wszystkie, i te związane z weselami, no i niestety te związane z koncertami i moimi planami produkcyjnymi, i wszystko trzeba będzie odłożyć w czasie, no głównie dlatego, że wszystko finansuję sobie sam, nie mam żadnych sponsorów, więc no tutaj ten budżet musiał zostać troszeczkę, a nawet bardzo zmodyfikowany. Czyli śmiało można powiedzieć, że praca nad tą debiutancką płytą troszkę stanęła w miejscu. No zdecydowanie, tak już się śmiałem troszeczkę przez łzy, że trafiłem w taki moment, gdzie ten najlepszy czas dla mnie przynajmniej na to, żeby się reklamować i promować, no to spełzł na niczym, no bo przez tego wirusa tutaj no nie mogę zbytnio ani się nigdzie pojawić, ani zagrać koncertu, ani promować się jakkolwiek tak naprawdę. Już samo to, że ta odległość pomiędzy wami a mną jest duża, no to jeszcze ten brak możliwości, żeby przyjechać, no to dodatkowy jest taki cios dla mnie, szczególnie w tym momencie teraz. Powiedz mi, skoro praca nad płytą zawieszono, to jest już może jakiś nowy termin, takie światełko w tunelu, które powie, że w tym i w tym dniu planuję, że zrobić premiera tej swojej płyty?
Jeżeli chodzi o konkretną datę, nie mogę powiedzieć, że taka jest, aczkolwiek to nie znaczy, że płyta nie jest już w takiej ostatecznej fazie, ponieważ mam na dzień dzisiejszy przygotowanych już 10 piosenek, ponieważ kiedy była możliwość, to pracowaliśmy bardzo intensywnie nad tym, więc tak naprawdę do końca płyty zostało już tych utworków bardzo mało. Planuję, żeby było tych utworów 12, jeżeli się uda, to będzie dokładnie tyle. No a do nagrywania, bo to jest też wiadomo związane z dostępnością studia, będę wracał, myślę, po sezonie właśnie tym takim moim weselnym, czyli myślę na przełomie sierpnia i września. Sierpień, wrzesień to powrót do pracy, dwa numery to tak naprawdę niedużo, czyli chwila, moment, czyli co, jesienią możemy się spodziewać tego, że ta płyta będzie na rynku? Będę robił wszystko, żeby jeszcze w tym roku ta płyta była, tym bardziej, że wiąże mnie jeszcze umowa z wydawcą, więc muszę się wywiązać i przynajmniej dostarczyć materiał. No będę się starał robić to jak najszybciej, więc mam nadzieję i tutaj będę się starał, będziemy się starali zresztą wszyscy, żeby ta płyta miała premierę jeszcze w tym roku. To czas takiej pracy wytężonej jeszcze przed tobą, ale to teraz o czymś może przyjemniejszym. Sezon urlopowy trwa w najlepsze. Taki urlop pandemiczny planujesz? Jakiś kierunek obrany, czy jednak dom, ogród i spokój? W związku z tym, że moja praca to głównie praca w weekendy, no to nie mogę sobie pozwolić na jakiś taki dłuższy wyjazd, ale już planujemy z moją dziewczyną na to, żeby wyjechać sobie chociaż na te kilka dni nad morze. Wiadomo, pogoda też nie rozpiesza, więc musimy po prostu trafić na taki słoneczny czas i mam nadzieję, w lipcu będziemy mogli sobie zrobić taki wyjazd nad morze i mamy również zaplanowany wyjazd nad jezioro, ale to też taki na kilka dni razem ze znajomymi. Czyli jakby na to nie spojrzeć, urlop już zaplanowany. Ja mocno trzymam kciuki, tym bardziej za ten wyjazd nad morze, no bo ceny ponoć nad Bałtykiem powalają, więc musi być grube wesele, żeby dobrze się bawić nad Bałtykiem. No zdecydowanie, mam nadzieję, że takie będzie i będę mógł sobie naprawdę tam odpocząć. Tego odpoczynku ci życzę. Dzięki wielkie za to, że mogliśmy się w taki sposób spotkać. Mam nadzieję, że następnym razem uda nam się już na żywo w studium wspólnie pogadać, a przede wszystkim mieć w ręce twoja debiutancka płyta. Wszystkiego dobrego, Adam, wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego wam życzę. Do jak najszybszego zobaczonka. Pozdrawiam. Adam Herz, moim drodzy państwo, był moim i waszym gościem. O, chciałoby się na urlop, oj i to bardzo, a tym bardziej, że no, nad morzem możecie trafić Adama Herca już niedługo, a dzisiaj jak będzie w naszym notowaniu? No właśnie, to wszystko zależy od was, od waszych wysłanych SMS-ów, a jak chcecie sprawdzić, kiedy to był plac w dzisiejszym notowaniu, to musicie zostać z nami, bo w ostatnim notowaniu Klaskowiaczek na mocnym miejscu 7. Ciekawe jak pójdzie dzisiaj.